Witam Was serdecznie, obiecałem, że jak będę coś robił z korwetą, to dam znać, więc troszeczkę coś tam było porobione i już mówię co, tylko obrócę kamerę. Ze sfery wizualnej tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo tylko zostały pomalowane felgi na czarno, tak jak widać, więc tutaj nie ma wielkich zmian i tak naprawdę na razie jeszcze nic więcej nie robiłem. Zrobiłem jedynie bypassa, tak to zwanego, jak to Amerykanie robią na wydechu. Czyli tak jak widzieliście, rurka dospawana, żeby troszeczkę było głośniej, ale jest tak naprawdę delikatnie, nie jest to bardzo zauważalna różnica. A co dalej było zrobione, to wsiadam do auta i zaraz Wam opowiem. Także posłuchajcie, a to co było zrobione w aucie, było kilka rzeczy. Może zacznę od drobiazgów, czyli tam jeszcze doszczelniałem silnik, tam od tyłu silnika jest taki dekielek, jest tam uszczelniacz, tam spod tego ciekło, także było poprawione. Dałem też niby nową uszczelkę pod miskę olejową, jednak no, jakiś poprzedni mechanik jak to zdejmował, niestety ta miska nie jest już idealnie równa i jeszcze trzeba będzie lekką poprawkę zrobić. Zostały też wymienione sworznie, chyba górne wahacza, czy jakoś tak z tyłu, miały tam delikatny luz, więc a że było ten element już zdjęty, no to od razu się wymieniło. A tak naprawdę głównym elementem, który trzeba było zrobić, to była skrzynia biegów. A trzeba ją było zrobić nie względu na to, że sama z siebie się tak popsuła, no tylko z winy już kogoś. A mówię już od początku, bo to co tam wcześniej się popsuło, to znajdziecie na moim wcześniejszym filmie. Samochód kupiłem już w Polsce od człowieka, który wiadomego sprowadził, naprawił i samochód trafił do jednego z warszawskich mechaników od Corvette, gdzie przechodził jakby pełen serwis. Jakby ten sprzedający też zostawił kilka tysięcy złotych za pełny przegląd tego auta. Ja potem jak naprawiałem moje auto, jakby byłem świeży, nie wiedziałem gdzie jeszcze go mam oddać, co i jak, więc też trafiłem jakby do tego samego mechanika, który tam no, zmieniał wtedy tą pompę olejową i tamte inne pierdoły. Już wtedy zacząłem mówić, że coś jest nie tak ze skrzynią biegów. No ale jakby dobra, no temat został, bo jakby cenę, którą usłyszałem za zrobienie tej skrzyni biegów, no musiałem się chwilę wstrzymać. No ale przy okazji też zacząłem sobie szukać, czy ktoś ewentualnie inny ogarnie ten temat. No i udało się znaleźć też mechanika od Amkarów, tu niedaleko mojej miejscowości, bo znalazłem go w Lesznie. No i postanowiliśmy zająć się tym tematem robienia tej skrzyni biegów. No i tak, skrzynia została wyjęta i co się okazało? W skrzyni było wlane tylko około 1,5 litra oleju. Dodam, że wycieków nie było. Skrzynia była idealnie sucha. Nigdzie ani wcześniej, ani tego nie zostawiała. I tak samo plam olejowych, tak samo nie było widać, żeby nawet coś wcześniej była naprawdę czysta i nie było z nią żadnego problemu. Więc no, nie ma co się dziwić. Ktoś, kto serwisował to właśnie auto wcześniej, nie wlał tam oleju, no trudno, no, znaczy niedobrze, bo
zdaje się, że wziął chyba też za to pieniądze. Jakby nie chcę tu jak wnikać już czy tego. W każdym bądź razie ten olej był niewlany, skrzynia się spaliła ze względu na brak tego oleju. No i trzeba było ją naprawić. W tej chwili jest naprawiona na wszystkich nowych częściach, bo wszystko się zjarało, co było tylko w środku, także tak naprawdę prawie że została tylko z niej obudowa, a już jak wkładałem nowe części, to powkładałem wszystkie wzmacniane, tak żeby no, poprawić też już tą fabrykę trochę, tym bardziej, że wiadomo, no te skrzynie też no, nie były jakieś tam super rewelacyjne. Jak się okazało też na tym serwisie, jak była zdejmowana skrzynia, no to i trzeba było tam dyfer rozpiąć w dyfrze. Też olej był niewymieniony, a podobno miał być wymieniony. No jedyne w czym było wymienione, to rzeczywiście był w silniku wymieniony z tego względu, żeby nawet był o centymetr ponad stan przelany wtedy, jak go jeszcze kupowałem, więc też upuszczałem troszeczkę tego oleju. Już kolejna rzecz, że w ogóle był lany nie taki olej jak potrzeba do korwety. Obecnie teraz jest zalany na Liqui Moly, także jest zalany dobry olej, skrzynia jest naprawiona, wszystko działa tak jak potrzeba. Kosztowało to parę groszy z tego względu, że jednak chciałem mieć części lepsze, no to wiadomo, że i ten koszt był też odrobinę większy, bo to części były sprowadzane ze Stanów. No, zregenerowane też było sprzęgło hydrokinetyczne, czyli wszystko, co tam trzeba było, jest porobione. Jeździ to teraz tak, jak potrzeba, czyli turbomechanicy zostali poprawieni. No i w tej chwili mogę już się cieszyć w 100% sprawnym samochodem. A co dalej? Zobaczymy. No nie wiem co dalej. Mechanicznie mam auto sprawne, więc może jakby coś, no to można się tylko i wyłącznie teraz czepiać jakby do sfery wizualnej, jakieś tam drobne korekty lakierowe, czy na przykład, tak jak mówiłem, może obszycie siedzeń. Nie wiem, co się jeszcze wydarzy, czy będę ją miał, czy może jednak wystawię na sprzedaż, bo no, też mam pewien pomysł inny, inwestycyjny. Ale w każdym bądź razie to, co jest, to mówię. Także autem mi się jeździ jak na razie fajnie, jestem z niego zadowolony. Oczywiście na tyle, ile to daje możliwości korweta, no bo jak wiecie, to nie jest samochód, który jest cudny w prowadzeniu, w hamowaniu. On żyje swoim życiem, taki ma być. Dach cabrio jest strasznie głośny, także jak jedziecie z prędkościami od 120 w górę i czym wyżej, to wiadomo, że coraz bardziej wam głowę urywa i po iluś tam kilometrach z prędkościami autostradowymi przejazd, to głowa jest taka, no ale tak ma, no szczerze mówiąc wolę jeździć, jak jest dach zdjęty, bo uważam, że jest ciszej, jak ta szmata leży z tyłu w bagażniku, niż jak ona jest po prostu założona. Ale ten samochód ma mieć taki swój klimat, taka jest amerykańska motoryzacja i ja właśnie, tak jak zawsze powtarzam, albo ją kochamy, albo nienawidzimy. Także to, pozdrawiam wam serdecznie i jak będę coś znowu miał do powiedzenia, to nagram ponownie jakiś filmik.